Jakie to uczucie udusić Pudzianowskiego? To chodzi o co innego. Tu nie chodzi o Pudziana, nie chodzi o jakiegoś tam Henka Łańcucha czy kogośkolwiek. Kogo? Chodzi... Przepraszam? Heniek Łańcuch. Jeszcze u mnie nie był. Tylko wiesz, chodzi o fakt... Ty, no ale wygrałeś facetem, który miał opinię, okej, czy on jest zawodnikiem, czy on jest kulturystą, nieważne. No miał opinię niezniszczalnego. A nie ty ma się... niezniszczalnych, to jest pierwsze primo. A drugie primo, ta walka od samego początku do końca mnie bawiła. Mnie to wszystko śmieszyło i bawiło. Cała sala śpiewa z nami. Nie, to akurat było fajne, bo to było... Widzisz, no. Moje piosenki, paradoksalnie moje piosenki, mimo że są śmieszne i fajne dla ucha, to wnoszą przekaz. Bo trzeba być na tyle inteligentnym osobą. Ja na przykład jestem jako prosty, pusty, tępy cham i oprych. Potrafię czytać między wierszami. Okay. Cała sala śpiewa z nami. Mhm. Ale co było najpierw? Ludzie, obudźcie się i zacznijcie pomagać. Aha. I o to chodzi. Cała sala, żeby wszyscy się kurwa ruszyli i zaczęli pomagać. O to chodziło w tej piosence. To nie chodziło, że sobie wejdę haha, na śmiech i tylko chodziło piosenka taka najbardziej, która pasująca do mojego przesłania. Ludzie, pomagajcie pomagać. Ale skąd u ciebie, bo przepraszam, że to powiem, mam nadzieję, że mnie nie zabijesz, ale to będziesz... Bo... Przecież 100 tysięcy musimy zapłacić. No to ty ściągniesz komornika, no po śmierci. Chodzi, nie, to jesteśmy już umówieni, to jest dogadane. Ja cię nokautuję i potem mój księgowy robi przelew. Ty mnie 30 sekund bijesz. Nikt nie powiedział, że w te 30 sekund dasz radę mnie znokautować. Już sobie tak nie dodawaj. A ty chyba mnie nie znasz. Ty chyba mnie nie znasz. Widziałeś... A dobra. Poćwiczę trochę. Skąd u ciebie... Bo ty masz... Jak się patrzy na twoją pomoc, ty współpracujesz z dwoma fundacjami. Znaczy ogólnie... Z domem dziecka. Ogólnie jestem samozwańczym ambasadorem fundacji AST i fundacji Tara, bo chcę. Ale właśnie dlaczego? Bo to jest, przepraszam, Różal, nie denerwuj się, ale to jest zajebiście chrześcijańskie. Nie, to nie ma co mieć z chrześcijanizmem. Jest taki stereotyp. Pomagasz to, ale... ludziom, jesteś dobrym katolikiem, chrześcijaninem. Stereotyp jest taki, że się nie zakłada dresów do marynarki. Stereotyp jest taki, że się nie tatuuje twarzy. Dlaczego? Bo jest taki stereotyp. Stereotyp jest taki, że mając 50 parę lat powinno mieć dzieci, strójkę, żonę w swoim wieku. W moim wieku żonę? Co ja ci zrobiłem? No. A wiesz co jest najśmieszniejsze? No. Że ty mógłbyś być moim ojcem. Poczekaj, ty masz 30? 26. Dobra, ile masz naprawdę? 38. 38? Mógłbym być twoim ojcem. Tato. Synu. Tato. Syn mi się odnalazł.